czy się bałam czegoś. Bałam się strasznie podróży, bo bardzo długa. Nie wiedzieliśmy, co nas tu czeka, czy bariera językowa nie będzie zbyt duża. Ogólnie strach był bardzo duży, ale większa była chęć pomocy Hubertowi. Chciałabym dla Zuzanny oczywiście jak najlepiej w jej przyszłości. Z taką nadzieją tutaj przyleciałam. Myślę, że to kierowca. Zuza urodziła się niedotleniona, z mnóstwem wylewów. Około 10 miesiąca jej życia stwierdzono już bardzo wcześnie mózgowe porażenie dziecięce. W trzecim roku życia doszła padaczka. Życie wywróciło się o 360 stopni. Wszystko się zmieniło, wszystko się zmieniło. Mimo iż efekty rehabilitacji były powolne i wiedzieliśmy, że jest chora, to gdzieś w głębi duszy cały czas wmawialiśmy sobie, że to nie ona i że na pewno za jakiś czas będzie całkowicie zdrowa. Tak się jednak nie stało i dzisiaj już wiemy, że nigdy nie będzie właściwie w 100% zdrowa. Hubert od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce z powodu niedotlenienia okołoporodowego. Diagnozę postawiono, kiedy miał rok. Kiedy dowiedzieliśmy się, był to dla nas ogromny szok. Nie wiedzieliśmy, czy Hubert będzie chodził, czy będzie mówił. Przyszłość była dla nas jednym wielkim znakiem zapytania. Przez całe 14 lat życia Hubert jest rehabilitowany praktycznie każdego dnia. Lekarze tak twierdzili, że tak zostanie, że będzie dzieckiem leżącym, że zbyt wiele nie uda mu się osiągnąć. Nauczyliśmy się z tym żyć. On dał nam bardzo dużo, pokazał nam bardzo dużo. Nauczył nas empatii, nauczył nas miłości. I w zasadzie możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Zaczęliśmy internetowo szukać pomocy dla Zuzi. I właściwie takim pierwszym, co nam wyskoczyło w internecie, to był Beike. O Beike dowiedziałam się w Polsce, dowiedziałam się od koleżanki. Znaleźliśmy kilka osób, skontaktowaliśmy się z nimi, które były tutaj już na leczeniu komórkami macierzystymi. Przeczytaliśmy opinie, zobaczyliśmy, jak szeroko rozwinięta jest też rehabilitacja obok samego przeszczepu komórek macierzystych. Dowiedzieliśmy się od nich, że jest to wspaniałe i cudowne miejsce, że terapia im pomogła. No i postanowiliśmy przyjechać tutaj i spróbować. Postanowiliśmy sami spróbować. Nasza pierwsza wizyta w Tajlandii, w Bangkoku na przeszczepie komórek macierzystych miała miejsce na przełomie kwietnia i maja 2018 roku. Kiedy wróciliśmy do Polski i Zuzankę przejęli nasi rehabilitanci, nie dowierzali, co się wydarzyło. Przez 8 lat rehabilitacji no niestety nie udało im się uzyskać takich efektów, jakie otrzymaliśmy po pierwszym przeszczepie tutaj w Beike. No dlatego wróciliśmy. O naszym powrocie tutaj zdecydowaliśmy jeszcze podczas naszego pierwszego pobytu. Byliśmy już w 100% przekonani, że po prostu musimy tutaj wrócić. Pierwsze zmiany u Huberta zauważyłam już osobiście po pierwszym przeszczepie. W zasadzie wtedy nie mówiłam o tym nikomu, ponieważ nie przypuszczałam, że tak szybko może się cokolwiek zmienić. Hubert miał ogromną siłę fizyczną. Złapał mnie za rękę tak bardzo mocno, że mnie po prostu zabolała. Chłopiec, który nie jest w stanie utrzymać widelca samodzielnie. Ścisnął moją rękę bardzo mocno. Następne efekty i taki najbardziej spektakularny efekt. Hubert przestał mieć ataki padaczkowe. To było bardzo krótkie, kilkusekundowe, ale było ich bardzo, bardzo dużo. 100, może 200 dziennie. Po powrocie do Polski nie zauważyliśmy nawet jednego. Nie było ani jednego ataku padaczkowego. I tak jest do dzisiaj. Od naszego pierwszego pobytu minęło 9 miesięcy. Kubcio był już bez leków. Fizycznie też się bardzo dużo zmieniło, bo gdzieś koordynacja ruchów, balans ciała dochodzi do wersalki i ją rozkłada, więc to też jest jakiś tam ewenement. Tam jest dalej, 14:14, patrzymy godzinę. Hubert ponadto rozwinął się umysłowo, bardziej się skupia.
koncentruje. Bardziej precyzyjne stały się jego dłonie. Komunikacja jest o wiele lepsza, także zmieniło się w naszym życiu dużo, bardzo dużo. Jest nam znacznie prościej żyć. Pierwsze takie oznaki już poprawy u Zuzanny właściwie były widoczne już tutaj, po 2 tygodniach pobytu, gdzie wyraz jej oczu zrobił się wyraźniejszy. Pięknie zaczęła patrzeć, koncentrowała się, zwracała uwagę na wszystkie szczegóły, na najmniejsze nawet szczegóły. Obserwowała, wodziła wzrokiem. To było niesamowite. Po miesiącu od przeszczepu zrobiliśmy jej EEG mózgu, gdzie wyszło o wiele lepsze ukrwienie mózgu niż dotychczas było oraz nie pokazał nam się jeden z zapisów ataków padaczkowych, które miała właściwie od 3 roku życia. No do dnia dzisiejszego odpukać Zuza nie miała ani jednego ataku padaczki. Minęło 8, prawie 9 miesięcy. Poprawiły się jej plecy, lepiej kontroluje głowę, właściwie się nie ślini. Teraz akurat wychodzą jej tutaj 4 zęby, więc troszeczkę mamy tej śliny, ale ogólnie jest naprawdę lepiej. Szybciej się porozumiewamy, szybciej odpowiada nam na tak i na nie, kręcąc głową. Ma lepszy zakres rąk. Dużo się zmieniło, dużo się zmieniło na lepsze. Beike oferuje kompleksową terapię wraz z wyżywieniem, z pobytem, z różnego rodzaju terapią. To nie są tylko komórki macierzyste. Ruchową, akwaterapię, logopedyczną, terapię ręki, komorę hiperbaryczną, akupunkturę, przez stymulację przestrzeszkową, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że żadna inna klinika nie jest w stanie zaproponować tego samego w tak dobrej cenie. Wszystko to połączone razem naprawdę daje niesamowite efekty, czego jesteśmy dowodem. Po raz pierwszy od 14 lat Hubert zdmuchnął swoją świeczkę. To było niesamowite przeżycie dla nas wszystkich, ale dla niego też. On się bardzo cieszył, że mógł to zrobić, tak? Tak. Cieszymy i bardzo dziękujemy. Uwielbiamy mojego brata. Najbardziej ulubioną terapią jest chłopczyk akwaterapia. Lubię z nim nurkować, robimy wodę. Chłopczyk też lubi nurkować i to bardzo go cieszy. Zuzi znamy się od kilku lat. Bardzo się cieszyliśmy, że możemy być tutaj razem. Nikt nie rozumie się tak jak rodzice chorych dzieci, więc jest to naprawdę ważne, że polskie rodziny mogą być tutaj razem. Nie wyobrażam sobie, mówiąc szczerze, że kolejny nasz czas będzie bez nich. I myślę, że będziemy tak latać do końca życia i jeden dzień dłużej. Decyzja o przyjeździe tutaj była najlepszą decyzją, jaką mogliśmy podjąć. Beike to najlepsze, co mogło nas spotkać. Lekarze, pielęgniarki, cały personel, cała obsługa. Nigdy w życiu nie widziałam tak uśmiechniętych, szczęśliwych i zadowolonych z pracy. Są niesamowici. Trzymali się w tak dobrej i uśmiechniętej kondycji. Nie chce nam się stąd wyjeżdżać. Bardzo Wam dziękujemy za całą opiekę. Jesteście wspaniali. Bardzo Was kochamy. Chciałbym, żeby Hubert ze mną, żeby był zdrowy, żeby ze mną grał w piłkę. Gadał do mnie, żeby powiedział do mnie, że mnie kocha. Wszystko, żeby do mnie powiedział. Bardzo też go kocham. Nie, ja nie chcę, żeby on był w takim stanie. Ja chcę, żeby był zdrowy, nie chorutki. Bardzo kocham.